Zostaw pod tym filmem łapeczkę do góry, jeżeli ty już teraz chciałbyś mieć maksymalny poziom w sezonie drugim Fortnite'a. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmie przedstawię wam najlepsze mapy na wbijanie expa w trybie kreatywnym w sezonie drugim Fortnite'a. Także oczywiście oglądajcie ten film do końca, żeby żadnej z takowych mapek nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexocode. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy do mapki numer 1. Standardowo wchodzimy tam, gdzie zawsze, czyli w tą oto lubkę, następnie wpisujemy ten oto kodzik i wszystkie takowe kodziki będziecie mieli gdzieś w przypiętym komentarzu. No i oczywiście patrzymy, czy jest tutaj ikonka expa, ponieważ jeżeli ikonki expa nie ma koło mapy, to oznacza, że mapa nie daje expa. No i jeżeli takowa jest, no to oczywiście sobie takową mapę odpalamy, najlepiej w grze prywatnej. No i widzimy się właśnie na tej mapie. Więc na samym początku, po wejściu na takową mapę, idziemy sobie generalnie do tego oto miejsca, czyli dokładnie tutaj. No i w tym oto miejscu tańczymy sobie właśnie dowolną emotkę. No i kiedy ją właśnie zatańczymy, powinien tu się wyświetlić taki przycisk, który następnie klikamy. No i tutaj, no niestety, musimy poczekać 15 minut, żeby oczywiście dostać więcej expa. Okej, także po odczekaniu 15 minut wpisujecie tutaj kodzik 365, no i klikamy oczywiście tutaj confirm passcode, także kiedy to klikniemy, no to zostaniemy przeniesieni w takie oto miejsce. Także tutaj oczywiście bierzemy sobie grapplera, no i idziemy do pierwszego przycisku, który znajduje się dokładnie w tym oto miejscu, a bardziej no to w tym oto domku. Także oczywiście sobie tutaj wchodzimy, no i w tym oto miejscu mamy tutaj właśnie pierwszy przycisk. No i tak jak teraz właśnie widzicie, to zaczynam dostawać o wiele więcej expa. Więc teraz idziemy do kolejnego przycisku, który jest dokładnie na dachu właśnie tej oto farmy. Tutaj sobie po raz kolejny idziemy, klikamy admin, no i tutaj znowu, tak jak widzicie, mamy więcej expa. Następnie wracamy do miejsca, gdzie byliśmy przed chwilą i w sumie, no to właśnie tutaj dokładnie za domkiem, z tej strony, znajduje się kolejny przycisk, który sobie klikamy, no i w tym oto właśnie momencie idziemy do środka tego oto domku, w sensie, to bardziej jest to farma, ale no, tak czy siak, idziemy do środka. Następnie tutaj max do lewej mamy kolejny przycisk z expem. Teraz idziemy sobie tutaj, czyli do prawej, do tego oto zamku. No i tutaj mamy właśnie kolejny przycisk, no i go sobie klikamy. No i w tym oto momencie obracamy się i za nami znajduje się ostatni przycisk, lecz nie jest to taki zwykły przycisk, a najdokładniej jest to przycisk, który przeteleportuje nas do tak zwanej farmy. Więc sobie go oczywiście klikamy. No i tutaj właśnie mamy Skara i za każdym razem, kiedy strzelimy sobie właśnie w takowe ludziki, to dostaniemy sobie właśnie więcej expa. Także to też myślę, że jest naprawdę całkiem spoko sprawa. No i kiedy już wam się to po prostu znudzi, właśnie strzelanie w te ludziki, no to nadzwyczajnie w świecie możecie udać się do właśnie bounce roomu, gdzie tak naprawdę możecie sobie awkować i exp cały czas wam się nabija. Także według mnie naprawdę bardzo spoko mapa. No jeżeli oczywiście któraś z mapek przestanie działać, to też nie jest moja wina, ponieważ są to mapki po prostu właśnie innych ludzi, a ja tylko pokazuję wam właśnie błędy na expa, które są na tych mapkach. No, może kiedyś zrobię swoją i właśnie tam będę was o wszystkim update'ował. Więc teraz przechodzimy sobie do mapki numer 2. Standardowo wchodzimy tam, gdzie zawsze, wpisujemy sobie oczywiście ten oto kodzik, no i odpalamy sobie po raz kolejny mapkę, no i znowu w grze prywatnej, więc widzimy się na tej oto mapce. Okej, także ta mapa jest o tyle dobra, że jest tutaj opcja, że nie musicie czekać w ogóle, natomiast oczywiście no, dostaniecie po prostu mniej expa, jeżeli oczywiście nie odczekacie tych 15 minut. Natomiast właśnie, żeby sobie tutaj tego expa odbierać, idziemy do środkowego rifta, następnie idziemy sobie do lewej właśnie strony, czyli tutaj na sam kraniec mapy i dokładnie w tym oto miejscu na samym dole mamy przycisk secret, klikamy go, jesteśmy w takim oto dziwnym pomieszczeniu, gdzie tak jak widzicie coś expa dostaje. No i tutaj niestety mamy błąd z trybem kreatywnym, gdzie nasz level zalicza się właśnie od początku. To akurat Fortnite tego nie naprawił, ale no dobra, mniejsza w to, idziemy sobie tutaj do tych oto właśnie komputerów i idziemy sobie właśnie dokładnie tutaj. I tu powinniśmy mieć właśnie gdzieś pierwszy przycisk z expem, tylko że trzeba go właśnie znaleźć i tak jak widzicie ten jest tutaj. No i właśnie po jego kliknięciu, tak jak widzicie w tym momencie, dostaje właśnie expa. Następnie obracamy się dokładnie w tą oto stronę i tutaj idziemy do kolejnego właśnie
przycisku. No i exp, tak jak widzicie, w tle cały czas mi się nabija, tylko że niestety jest to troszeczkę zbugowane przez to, co się dzieje po lewej. Teraz jesteśmy w drugiej właśnie lokacji i idziemy sobie dokładnie tutaj, do tego oto właśnie domu. Wchodzimy tutaj sobie, następnie idziemy na lewo, następnie tutaj do tej oto właśnie dziury w dachu. Wchodzimy tutaj i dokładnie tutaj koło okna powinniśmy mieć kolejny przycisk z expem. Odbieramy go, no i tak jak widzicie, po raz kolejny właśnie to, tak jak widzicie, dostaje expa. Przechodzimy właśnie do kolejnego przycisku, który jest dokładnie na kolejnym rogu mapy, czyli w sumie no, dość klasycznie. No i tutaj właśnie mamy po raz kolejny przycisk na dole. Tak jak widzicie, troszeczkę expa dostałem, ale nie jest to jakoś mega dużo, bo tutaj właśnie, no niestety bądź też stety, było właśnie no, bez tego czekania. Także tak jak widzicie, jest go troszeczkę mniej. I tutaj mamy kolejny przycisk, który sobie klikamy. No i tak jak widzicie, coś niecoś expa tutaj dostałem, ale wiadomo, że dostałbym go o wiele więcej, jakbym oczywiście odczekał te 15 minut. Ponieważ po tych 15 minutach po prostu tego expa dostaje się no, jak najbardziej więcej. No i teraz przechodzimy do ostatniej mapy, więc standardowo wchodzimy tam, gdzie zawsze. Oczywiście wpisujemy ten oto kodzik, no i kiedy go wpiszemy, odpalamy sobie tą oto mapę. Także no, widzimy się właśnie na niej. No i kiedy wejdziemy sobie na takową mapę, no to obracamy się w lewo i idziemy do dokładnie tego oto rogu. No i w tym oto rogu właśnie tańczymy dowolną emotkę i lekko się przesuwamy. No i tak jak widzicie, no musimy tutaj poczekać po raz kolejny 15 minut. Okej, także po odczekaniu tych 15 minut wpisujemy sobie tutaj kodzik 477 i kiedy to zrobimy, no to klikamy sobie tutaj. No i w tym oto momencie, tak jak widzicie, mamy Secret Unlocked. Klikamy sobie właśnie tutaj w przycisk Start, tylko że właśnie z tego co widzę, o, trzeba idealnie się ustawić. No i tak jak widzicie, w tym momencie nabija mi się AFK Exp i bierzemy sobie oczywiście Grappler i idziemy do Secret Area. No i w tym oto momencie zaczynamy sobie właśnie odbieranie przycisków. Pierwszy takowy przycisk jest dokładnie koło tej oto właśnie tutaj kuli, także sobie klikamy. No i tak jak widzicie, dostaję w tym momencie nieco więcej expa. Następnie kolejny przycisk znajduje się dokładnie tutaj właśnie koło tej palmy. Także właśnie, no, tak jak widzicie, klikamy. Następnie idziemy sobie właśnie na ten oto dach, który jest dokładnie tutaj. I tutaj właśnie powinniśmy mieć kolejny przycisk z expem, który jest dokładnie w tym miejscu. Następnie, moi drodzy, idziemy do kolejnego przycisku, który znajduje się właśnie na tym oto dachu, dokładnie tutaj. Także po raz kolejny wchodzimy sobie tutaj grapplerem i dokładnie w tym miejscu mamy Secret XP. No i idziemy do jeszcze kolejnego, czyli do właśnie przycisku, który znajduje się w środku tego budynku, dokładnie do, no sobie tutaj, o, na samym początku, o, tak jak widzicie tam, gdzie mierzę, dokładnie tam jest przycisk, także idziemy sobie do przodu i w tym oto miejscu mamy właśnie kolejny przycisk. No i tak naprawdę jedyne co, to możemy sobie jeszcze właśnie tutaj aktywować boostery, które są dokładnie tutaj. No i przy okazji mamy jeszcze jeden booster dokładnie w tym miejscu. No i kiedy to zrobimy, idziemy sobie tutaj i mamy tutaj właśnie tak zwaną farmę. Po prostu sobie stoimy i afkujemy. I exp, tak jak widzicie, nam się cały czas nabija i to już by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Jeżeli chcecie oczywiście więcej mapek na expa tutaj na kanale, to zostawcie tu łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowych filmów i to tyle. Jeśli któraś z tych mapek przestanie działać, to jak najbardziej przepraszam, nie jest to oczywiście z mojej winy, ponieważ nie są to właśnie moje mapki i ja w sumie na to nie mam wpływu, jak jakaś przestanie działać. Także no, to w sumie tyle. Trzymajcie się. Yo!